Pizzeria Marceli zaprasza na połączenie kunsztu pizzy amerykańskiej i włoskiej. Zadzwoń i zamów 728 008 028. Hotel Garden, ulica Piastów 14, Bolesławiec. Salon meblowy Mebelland. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem, montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszego salonu w Olsztynie i na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Maja, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam na wydarzenia. To już 75 lat minęło od zakończenia II wojny światowej. W dobie kryzysu COVID-19 rocznicowe obchody tego wydarzenia przebiegają w mocno okrojonych formach. W Bolesławcu przedstawiciele samorządów lokalnych złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Tym razem uroczystości pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego były skromne i bez udziału kombatantów. Nie było też przemówień i mieszkańców miasta. Kwiaty pod obeliskiem złożyli przedstawiciele samorządu lokalnego miasta Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Dzisiaj żyjemy tym, co spotkało Polskę, Europę, cały świat, czyli tym zagrożeniem, które związane jest z koronawirusem. Ale myślę, że warto 8 maja chwilę zadumy poświęcić wszystkim tym Polakom, którzy w latach 1939-45 walczyli o to, byśmy mogli żyć w wolnym kraju, w wolnej Europie. Wspomnieć o tych wszystkich żołnierzach, którzy zginęli w 1939 roku, kiedy Polska została napadnięta najpierw przez faszystowskie Niemcy, a potem przez sowiecką Rosję. O tych żołnierzach, którzy walczyli o swoją, ale również o wolność krajów europejskich, pod Narwikiem, we Francji, o pilotach polskich, którzy walczyli w Wielkiej Brytanii, o żołnierzach polskich, którzy zginęli pod Monte Cassino, o polskich marynarzach, o polskich lotnikach, żołnierzach, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej walczyli przede wszystkim o wolną Polskę. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby sięgnąć pamięcią i mimo tego, że dzisiaj żyjemy i usły mamy zajęte zupełnie czymś innym, innymi zagrożeniami, to pamiętajmy o tych, którzy poświęcili swoje życie i zdrowie po to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Ciągle trwają poszukiwania zaginionego 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodźca, który zaginął niemal 2 tygodnie temu. Przeczesywane są tereny lądowe i przeszukiwany jest nurt Kwisy. W działaniach tych uczestniczyli poza miejscowymi służbami również policjanci z Niemiec ze specjalnie wytresowanymi do poszukiwań psami oraz policjanci z Katowic ze specjalistycznym georadarem. Działania te prowadzone są każdego dnia. Obecnie w szpitalach zakaźnych na Dolnym Śląsku przebywa 196 pacjentów. W szpitalu bolesławieckim jest ich 38.
25 z nich ma dodatni wynik testu na koronawirusa. W Bolesławcu 4 osoby przebywają na oddziale intensywnej terapii, a 10 osób jest w izolatorium w motelu Picaro w Kraśniku Dolnym. U jednego z pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu potwierdzono obecność koronawirusa. Wszystkie osoby, które z nim się kontaktowały, zostały poddane testom na możliwość zakażenia. Wojewoda podjął decyzję o pracy zdalnej do czasu otrzymania wyników. 2/3 z tych osób otrzymały już wyniki i nie stwierdzono wśród nich zakażeń. Właściciel sklepów Lewiatan w Bolesławcu i kilku miejscowościach naszego powiatu, Marian Jabłoński, przekazał szpitalowi zakupione w tej sieci środki ochrony osobistej. Szpital zakaźny otrzymał w ramach tej pomocy maseczki jednorazowe, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące. ...1825 osób z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19 było do wczorajszego wieczora na Dolnym Śląsku. Kwarantanną lub izolacją objęte były 4493 osoby. Pod nadzorem epidemiologicznym było 1298 osób. Natomiast hospitalizowano 347 osób. Na drodze między Brzeźnikiem a Parzycami doszło do wypadku drogowego. 33-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, dachując. Kierowca był nietrzeźwy, miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mu prawo jazdy i grozić mu będzie kara więzienia do 2 lat. Bolesławiecki Szpital Jednoimienny zyskuje nowe możliwości przez to, że został wyznaczony do realizacji zadań związanych z walką z epidemią. To przede wszystkim laboratorium do testowania obecności koronawirusa. Ale w szpitalu trwają też inne prace, których celem jest wzbogacanie bazy sprzętowej. Zamontowany został właśnie nowy zbiornik na tlen, który na co dzień niezbędny jest w pracy oddziałów szpitalnych. 16-tonowy zbiornik na ten gaz wydatnie przyczyni się do zabezpieczenia tych potrzeb Bolesławieckiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa już Bolesławieckie Laboratorium Badające Próbki na Obecność Koronawirusa. Trwa obecnie pełny rozruch tej placówki, która w efekcie ma wykonywać nawet do 300 testów dziennie. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pomieszczenia laboratorium do testowania próbek na koronawirusa były placem budowy. Wtedy mogliśmy tam wejść i swobodnie filmować te prace. Odkąd jednak pomieszczenia te zostały wyposażone w sprzęt i weszli tam laboranci, którzy przygotowują pełne uruchomienie prac diagnostycznych, to wstęp do nich dla postronnych osób został zamknięty. Ale wszystko tam działa zgodnie z planami, na które pozyskano w powiecie pieniądze. Udało się doprowadzić do zbudowania takiego montażu finansowego. Mniej więcej połowa środków to jest dotacja, którą otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego, od pana marszałka, ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe kwoty to są pieniądze samorządów, to są pieniądze od prywatnych darczyńców, środki własne szpitala. To wszystko składa się na te niecałe 1,5 miliona złotych. Bolesławieckie Laboratorium Molekularne umożliwia badanie i wykrywanie przypadków zakażeń koronawirusa w ciągu kilku godzin. Testy oraz nowy sprzęt diagnostyczny może służyć również wykrywaniu innych chorób zakaźnych, np. HIV czy wirusowe zapalenie wątroby. Placówka obsługiwać będzie pacjentów i personel Bolesławieckiego Szpitala. Nowa metoda, którą my już kupujemy, będzie powodowała, że tych testów będzie można wykonywać nawet 200, więc to jest cały czas rozwojowe, bo jest to niezwykle skomplikowane i cały czas w fazie badań, tak aby zwiększyć wydajność poszczególnej maszyny. Także na etapie obecnym jesteśmy w stanie na tym laboratorium badać 200 badań, robić 200 testów na dobę. Są to ilości wystarczające w zupełności, aby zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala. Tutaj ta dostępność do tych badań będzie bardzo duża też dla mieszkańców powiatu bolesławieckiego. W tej chwili jest już nawet mowa o 300 testach dziennie, które w laboratorium będzie można wykonać na dobę. Służyć temu będą specjalistyczne maszyny.
termocyklery, komory laminarne, separatory, analizatory oraz cały zestaw sprzętu pomocniczego. Po wydarzeniach nadamy kilka programów archiwalnych z cyklu Odkrywamy Historię. Będzie więc o Raciborowicach, Brzeźniku oraz o tym, co niegdyś mieściło się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu. Zapraszam do obejrzenia tych odcinków, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Lodziarnia Pączkarnia Marceli. Zaprasza. Posiadamy ciepłe pączki, świeże lody z odbiorem własnym i na dowóz. Nie czekaj. Zadzwoń pod numer 502 959 234. Lodziarnia Pączkarnia Marceli. Osłodź sobie dzień. Czwarte publiczne liceum ogólnokształcące Zakonu PR-ów imienia księdza Stanisława Konarskiego w Bolesławcu już od września. Przyjdź i zapisz się już dziś. Do wyboru dwa profile kształcenia. Matematyczno-fizyczny z przedmiotami rozszerzonymi, matematyka, fizyka, informatyka. Biologiczno-chemiczny z przedmiotami rozszerzonymi, biologia, chemia, język angielski. Niepodważalne atuty naszej szkoły sprawiają, że się wyróżniamy. Klasy liczące maksymalnie 22 osoby. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia. Osiąganie przez uczniów tytułów laureata oraz finalisty. Sale dydaktyczne w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny. Nowoczesna pracownia komputerowa. Czytelnia i biblioteka z najnowszymi książkami. Zajęcia w systemie jednozmianowym od godziny 8. Możliwość poszerzenia wiedzy podczas kółek przedmiotowych. Dodatkowo konsultacje indywidualne z nauczycielami. Realizacja pasji artystycznej. Integracja uczniów podczas wyjazdów do Krakowa na spotkania młodzieży pijarskiej. Na kursy animatora pijarskiego w Poznaniu, przeglądy z holi pijarskich w Łowiczu, a także na wspólny sylwester w ośrodku pijarskim w Łapszach Niżnych w Pieninach. Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie naboru Wulkan. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pijarzy.bolesławiec.pl.